i witam dopiero kolejnego dnia. Zabrałem się za nagrywanie, bo wczoraj tak za bardzo nie było jak głośno ładowarka, później inne zajęcia. No i odnośnie tego sprzedawania, to jęczmień wyjechał w ilości dwóch aut, czyli zakontraktowane było 50 ton i to było chyba 2 tygodnie temu, już dobre, dopiero teraz jest odbiór po 1310 zł. I co mogę powiedzieć? Wracam teraz z Pyrzyc. Ogólnie też taka ciekawostka, składałem dokumenty na przetargi. Część jest ofertowych, część licytacja. Nie wiem, co z tego w ogóle wyjdzie. Ludzi co nie miara. Na dwie działki 23 chętnych, na innym obrębie na trzy działki 17 chętnych, z czego dwie pierwsze to jest ofertowy, a trzy kolejne na innym obrębie to jest dwie licytacje, jedna ofertowa. Na ofertowych, mimo że jestem małym gospodarzem, raczej nie dostanę i tak, bo są jeszcze mniejsi i albo są wielkością gospodarstwa jak ja, ale mają hodowlę, a za hodowlę są punkty, no i po prostu mają lepsze punkty i po prostu wygrywają. Tak to wygląda. Co do sprzedawania, nie wiem jak to wyszło, wczoraj to pojechało, nikt nie dzwonił przynajmniej do mnie, a czy do brata nie wiem, czy jest robak, czy nie jest. Teoretycznie nie powinno być, bo jęczmień był przewożony w końcem września chyba, robiliśmy miejsce pod rzepak, także był przewieziony. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia, nie robiliśmy próby przed sprzedaniem. No i wszystkie ceny poleciały w dół, ale niby firma, jak w ostatnim odcinku wspominałem, ma tą cenę 1310 za jęczmień. No i z jęczmieniem jest problem, żeśmy troszkę sami sobie pod górkę zrobili. Bo z jęczmieniem jest taka zasada, że teoretycznie kto nie sprzeda go w żniwa, to potem z nim się buja, aż można powiedzieć, że aż się skończy wiosna. Dopiero zapotrzebowanie na niego jest w miesiącu koniec kwietnia, maj, czerwiec, gdy wszystko jest przerobione i tego ziarka po prostu zaczyna brakować na paszarniach. Także tak to wygląda. Cena miała iść do góry, cena nie idzie. I co wam powiem, w żniwa sprzedaliśmy, tam częściowo każdy sprzedał, ja w swoim przypadku sprzedałem 50 ton w kwocie 1270 25 ton, i drugie auto po 1280. No i cena praktycznie nie drgnęła, że do góry nic a nic, bo tak naprawdę na przestrzeni tych odżniw, czyli sierpień, wrzesień, październik i koniec listopada, przez 4 miesiące poszła na 1310, to jest najwyższa cena, jaką idzie dostać za jęczmień. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle taka cena jeszcze istnieje. I policzyć teraz zwiezienie to do magazynu. W naszym przypadku częściowo on był, połowa materiału była przewieziona drugi raz. Teraz znowu go załadować na tira. Także no powiem wam, jesteśmy w plecy, bo nie mamy miejsca na nawóz, musieliśmy poprzewozić teraz wszystko. Dodatkowo zrobiliśmy sobie koszty z nawóz pod wiatę, teraz nawóz pod klucz do suchego magazynu. Także wszędzie nam się koszty zrobiły i tak naprawdę na tym trzymaniu żeśmy stracili. No ale no, kto by to pomyślał, że tak to będzie. Przed żniwami to były kiedy? Połowa maja, początek czerwca, pszenicę woziliśmy po 1800 z hakiem do młyna. Taka była cena. Na łódki ta cena była trochę niższa, tam 1750. I każdy myślał, że w żniwa i po żniwach cena pszenicy będzie kosztowała 2000. Tak samo jak rzepak. Sprzedawało się przed żniwami, można było rekordowo sprzedać rzepak chyba po 4900. To była taka cena najwyższa i ona była chyba przez 2 dni. A później to zaczęło spadać. Ostatni rzepak sprzedany po 4,5. Ja mówię o plonach zeszłego roku. No i kontrakty robili od 3,5 do 3900.
i każdy liczy, he, będzie po 4,5 rzepak. Dzisiaj cena rzepaku, jaką firmy proponują za rzepak, to jest 2700. I co najlepsze w tym wszystkim jest, że nie wiadomo kiedy odbiór tego rzepaku. Także tak to wygląda. Kiedyś to opowiem wam, kiedyś, no 2 lata temu jeszcze było tak, że dzisiaj robiliśmy umowę i za 2 dni było auto na podwórku. Mimo że cena za tydzień czasu poszła, to już mnie to nie interesowało, bo ja miałem towar sprzedany i praktycznie, że zaraz pieniążki na koncie. A teraz podpisujemy umowę, cena idzie do góry i ładując za miesiąc czasu ten materiał, jakim jest zboże czy rzepak, po prostu nas krew zalewa, że ładujemy taniej, jak jest cena dnia przykładowo. No i to takie są dzisiaj właśnie realia. Ciężko cokolwiek sobie zaplanować, no ale planować trzeba, robić trzeba, sprzedawać trzeba, inwestować tak samo trzeba i przede wszystkim żyć. Najważniejszy czynnik to jest tutaj życie. Trzeba żyć i my jako gospodarze sami wiecie, że nie mamy na nic wpływu. Możemy tylko albo wstrzelić się w rynek, albo przestrzelić. Także tak to wygląda, reszta towaru leży i musi leżeć, bo na razie wszystko spadło. Wszyscy mówią, że cena pójdzie do góry. Nie wiem, już sam powiem wam, że zgłupiałem. Zgłupiałem totalnie, bo ostatnio czytałem taki artykuł. Nie wiem, czy to jest prawda, ale 100 tysięcy ton polskiej pszenicy kupiły Stany Zjednoczone. Bo niby nasza pszenica jest tańsza jak ze Stanów. I teraz kwestia jest tego, czy ta pszenica płynie do USA, czy po prostu rynek kupuje sobie tutaj ten towar i bezpośrednio od nas podstawia statek i płynie to gdzie indziej w świat i po prostu kraj, jakim jest Stany Zjednoczone, zarabia pieniądze na naszej pszenicy. I teraz tutaj takie myślenie, skoro nasza pszenica jest tańsza od nich, to dlaczego ich pszenica jest droższa od naszej? Jak to wytłumaczyć? No tego nikt nie wie. Dlaczego tak jest? No właśnie. O co tu chodzi? I czy to jest nasza pszenica kupiona, te 100 tysięcy ton? Czyli ukraińska pszenica pod nazwą polska pszenica jest tańsza niż w Stanach Zjednoczonych. Może to właśnie dlatego tutaj jest tak to zrobione, złożone, żeby nikt do nikogo nie miał pretensji. No polskie to polskie. No ale że najpierw to przyjechało z Ukrainy do Polski, a jak już jest w Polsce, no to kupują polskie. Tak sobie to tłumaczą. I tak naprawdę nikt nie wie. Także jeżeli chodzi o Zachód, z tego co obserwuję, Zachód i Centralna Polska, to jeszcze o zbyt, jeżeli chodzi o płody rolne, nie ma tragedii. Natomiast wschodnia część kraju, to tam niby chłopaki piszą, że jest ogólnie źle. No, że jest dramat, jeżeli chodzi, albo jest brak skupu, a jeżeli skupują, to ceny są naprawdę na poziomie bardzo niskim, że ta opłacalność przy dzisiejszych kosztach paliwa, nawozów, zakupie ogólnie, bo kiedyś się mówiło o nowych maszyn, ale nawet dzisiaj zwróćmy uwagę, jak podrożał używany sprzęt. Dziś za używany traktor, tam przykładowo nawet 10-letni, on ma taką wartość, jak jeszcze 3-4 lata temu nowy taki sam. Czyli ogólnie rzecz biorąc, my kupując Pumę w 2015 roku i ona mając dzisiaj prawie 6 tysięcy godzin, ona jest, jeżeli spojrzy się na rynek maszyn używanych, ona kosztuje praktycznie tyle samo, co my za nią daliśmy jako nowy traktor. Także zobaczcie, jak to wszystko się przestrzeliło i wszyscy mówią, że a rolnicy płaczą. Ja nie płaczę, że
Sprzęt drogi, paliwo drogie, nawozy drogie, no ale zboże też poszło do góry o tam 40%, tak? No ale znowu sprzęt też poszedł praktycznie o 100% do góry, bo jak traktor rzędu 200 koni kosztował 350 netto plus VAT, to dzisiaj za taki traktor trzeba położyć prawie 700-800 tysięcy. Także no, kwota jest naprawdę pokaźna i naprawdę dużo osób widzę, że i tak kupuje ten nowy sprzęt, ale w dużej mierze po prostu pewne grono osób te ceny zniechęcają i tutaj nie ma co się wstydzić, tylko no takie są realia dzisiaj, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo. Ale to się tyczy wszystkiego, motoryzacji, samochodów ciężarowych, osobowych, po prostu wszędzie wszystko idzie do góry, energia do góry. I ja wam powiem, że ostatnio przeczytałem pewien komentarz, że taka rozmowa dość dużej grupy właśnie też pod pewnym artykułem o pomocy dla Ukrainy, że czego ludzie krzyczą, że rząd pomaga wschodowi, bo za kilka lat tą pomoc my odzyskamy może nie w pieniądzach, ale przykładowo w surowcach, nie wiem, typu energia, różnego typu złoża, które są na Ukrainie, i że to niby będzie płynęło, jechało do nas za darmo. Jak ja to przeczytałem, to po prostu tak się uśmiałem. Oj, nie pamiętam kiedy, bo ludziom się wydaje, że jeżeli my teraz pomagamy, my jako kraj na tym skorzystamy. Być może skorzystamy, być może, tego dokładnie nie wiemy, jak to się rozstrzygnie. Teoretycznie tak powinno być, ale z perspektywy czasu i wszystkiego, nawet jak to będzie szło za przysłowioną daninę, to i tak w naszym kraju, nie oszukujmy się, ale ktoś na tym będzie robił potężne pieniądze, tak czy siak, bo nie stanieją produkty za wiele. Czy ja może jestem jeszcze młodym człowiekiem, mam 29 lat ukończone i odkąd ja żyję, chodzę do sklepu, znam się na pieniążkach, to cały czas praktycznie, że mamy wzrostową stopę. Także cały czas jesteśmy na wzroście, wszystko drożeje i nie maleje. Tam był jakiś przełomowy czas, chyba 2008-2012 rok, że tam troszkę w tych sklepach potaniało. Ale dzisiaj sytuacja jest inna i to, co się kształtuje, to tylko będzie drożej, drożej i tylko drożej. 3 grudnia i znowu mamy zimę. Minus 2,5 stopnia. Godzina w pół do 9. Jedziemy na gospodarstwo po John Deere'a i przyczepę zrobić przegląd, bo po prostu się kończy. Także lecimy na stację, zrobimy przegląd. No i chyba przyszła pora, żeby właśnie już trzeba wymienić w kupionce opony na zimowe, bo myślałem, że będzie jednorazowy opad śniegu, a to zobaczcie, mamy grudzień i już jest drugi śnieg. I zapowiadałem, że ma padać, ale to też tylko dziś, sobota, niedziela, może poniedziałek się utrzyma na minusie w nocy, a w dzień takie po zero, a potem już znowu po 9 stopni zapowiadają jakieś deszcze, więc jak to na grudzień przystało, taka chlapanina będzie. Rzadko bywało, że grudzień był mroźny, chociaż jak sprzedawaliśmy choinki od 15 grudnia, no to zawsze, zazwyczaj był mróz. I na tym rynku stało się, no powiem wam, że tragicznie, ale ostatnie lata były takie, że po prostu było ciepło, można było stać w jednej bluzie. To nie były, no po prostu te święta nie przypominały świąt Bożego Narodzenia, tylko bardziej wielkanocne. Także różnie to bywa z tą pogodą, sami widzicie. Każdy rejon Polski rządzi się własnymi prawami pogodowymi, także
nie ma co gdybać, jedziemy na przegląd. Doszła też mała nowa działeczka przy granicy, ta zarośnięta jak orałem, nie wiem czy pamiętacie, ale to wam już nagram, jak będziemy coś tam w niej działać, bo tam są do wycięcia krzaki, do wyrwania korzenie, żeby to scalić wszystko, i będziemy orać po kukurydzy, także wszystko się dowiecie w swoim czasie.